Cześć wszystkim, tu Magda. Witam Was dzisiaj z moim nowym gościem, Marią. Dzień dobry. Maria ma bloga i kanał na YouTube i jest znana jako falowelowe, prawda? Prawda. I dzisiaj będziemy mówić o włosach falowanych i wiem, że dużo z Was na niego czeka i mam nadzieję, że w końcu spełnię Waszą prośbę i pogadamy o wszystkim, co możliwe. Oczywiście będzie to i tak w skrócie, bo więcej informacji jest u Ciebie na kanale i na blogu, co nie? Zapraszam serdecznie. Kanał się dopiero rozwija, ale od czasu do czasu będę tam rzucać jakieś filmiki, więc... Tak, dokładnie. Ja też się bardzo cieszę na ten odcinek, bo uważam, że włosy falowane są bardzo niedocenione i mają mnóstwo zalet, tak. Ale myślę, że o tym się przekonacie w trakcie odcinka, jak będziemy o tym mówić. No i nie ma co przedłużać. Przede wszystkim włosy falowane rosną i nie są z natury suche, tak jak kręcone, prawda? Tak, myślę, że 90% włosów falowanych jednak jest średnio porowatych, czasami nawet nisko porowatych. Rzadko spotyka się takie wysokopory z natury. Częściej, jeżeli fale są wysokoporowate, to na przykład po zabiegu rozjaśniania, farbowania albo po prostu zniszczenia jakimiś innymi środkami. Mm-hmm. No, to jest zaleta numer jeden. I uważam, że zaletą numer dwa jest to, że włosy falowane można mieć albo falowane, albo proste, w zależności od dnia. To prawda. Jednego dnia możecie sobie je wysuszyć na szczotce, a drugiego dnia wysuszyć dyfuzorem, żeby mieć jakieś tam falki, loczki i tak dalej. Tak, tak, to jest super. Okej, to może zacznijmy od mycia fal i powiedz mi, jaka jest najlepsza metoda? Uważam, że do mycia fal najlepszą metodą będzie mycie ich metodą OMO. Czyli taką jaką ja stosuję metodę. Tak, dokładnie. No jest również metoda CG, którą osobiście stosuję, jednak uważam, że dla większości fal będzie ona za ciężka. No, jak wspomniałyśmy przed chwilą, fale jednak są średnio niskoporowate i takie mycie odżywką może je po prostu przeciążyć. Wiecie, w metodzie OMO głównie używa się takich szamponów delikatnych, jednak ekstremalnie niskoporowate włosy mogą wręcz wymagać mycia rypaczem, żeby po prostu nie miały przyklapu. Podczas każdego mycia. Oczywiście, wiecie, to dopasujcie do skalpu i do włosów, jednak daję Wam znać, że po prostu jeżeli Wam nie będzie szło nawet delikatnym szamponem, to wróćcie do tego rypacza, to nie jest zbrodnia, po prostu dopasujcie świadomie szampon do Waszych włosów. Mhm. No tak, czyli przy metodzie OMO ciągle nakładamy na skórę głowy szampony, dzięki temu one się nie obciążają, ale mimo wszystko nakładamy silikony. Tak, ale te silikony możecie, znaczy powiem tak, silikony możecie nałożyć albo nie możecie nałożyć i to znowu kwestia testów, bo niektóre fale silikony będą obciążać, a niektórych nie, więc ha, testujcie. Wszystko kwestia indywidualna. No dokładnie. Dobra, to jak często myjesz włosy przy metodzie CG? Ja myję włosy 2 razy w tygodniu. Wiem, że mogłabym nawet wytrzymać do tygodnia, ale wiecie, ja mam też atopową głowę, więc ja sobie to mycie dopasowuję do stanu mojej skóry głowy. Ona jest z natury sucha, ale wiele fal ma z natury jednak przetłuszczającą się skórę głowy, dlatego mycie dopasowujcie do skóry głowy. Na pewno nie przytrzymujcie tego tłuszczu, żeby tam Wam żadne bakterie się nie zalęgły, żeby, nie wiem, nie powstało tokowe zapalenie skóry, tylko myjcie według po prostu potrzeb Waszego skalpu. Mhm. A jeśli chodzi o przytrzymywanie masek pod czepkiem i ręcznikiem, to jak długo to powinno trwać? Bo mówisz też, że włosy często falowane się przetłuszczają, że może też tak być. I jakbyś poleciła? Wiecie co, no ja mam takie średnio pory, ja praktycznie w ogóle nie trzymam ich pod czepkiem. Robię to raz na miesiąc, raz na 2 tygodnie. Spryskuję włosy wodą, nakładam odżywkę, zawiązuję w koka, tak sobie chodzę po domu, w zależności od tego, jaką odżywkę nakładam, tak proteinową trzymam krócej, emolientową troszkę dłużej, ale to wiadomo, znowu kwestia indywidualna. I potem sobie ją spłukuję, ale nie nakładam żadnego czepka. No mówię, to od czasu do czasu po prostu, jak czuję, że moje włosy potrzebują takiego deep conditioning, no to wtedy sobie walę tym czepkiem. Ale też nie na długo, bo wiecie, jeżeli Wam się ta głowa przytłuszcza, macie jakieś problemy, to może Wam potem pod tym czepkiem, pod tym ciepłem coś tam niefajnego się rozwinąć, dlatego no mówię, ostrożnie z tym i dopasujcie do siebie. Na przykład jeżeli macie rozjaśniane fale, wysokopory, to może i co mycie Wam się przyda, takie mycie z czepkiem i tak, żeby myśleć, że to pół godziny zostawić wtedy ten czepek na głowie. I tutaj tak samo przy CG jak przy OMO, ten czepek, ta maska pod czepkiem i ręcznikiem, niezależnie od metody mycia. Tak, niezależnie od metody mycia. Tak naprawdę możecie nawet CG sobie zrobić jako OMO, tylko zamiast M, bo M to znaczy myjadło, zrobić sobie wtedy odżywkę. Ja czasami tak robię, że pierwsze O daję odżywkę proteinową,
jaką jadłam ją kołoszem i drugie M zamykam całe to nawilżanie, te proteiny, czy tam co dałam wcześniej, odżywką emolientową. Mhm. Więc po prostu największy wybór tutaj macie, jeżeli chodzi o to, czym myjecie głowę. Potem możecie sobie wybrać, co tam wasze włosy potrzebują. Mhm. Dostałam takie jedno pytanie od mojej obserwatorki, która napisała, że stosuje metodę OMO przy falowanych włosach, ale na drugi dzień włosy u nasady są już tłuste. I jak myślisz, jaka może być przyczyna tego? Myślę, że przyczyn może być kilka, od po prostu nieodpowiednio dobranych odżywek, które po prostu są za ciężkie, do na przykład nakładania ich za wysoko. Tak, bo... od ucha w dół, nie? Tak, od ucha w dół. Być może też jak ta dziewczyna trzyma, na przykład nakłada od ucha w dół, ale potem ma kitkę czy turban i to jej spływa na głowę i możliwe, że takim sposobem jest to za ciężkie. No. Może to być też wina stylizacji, może masz za tłusty, za ciężki, zbyt dużą ilość stylizatora. No, jeszcze tutaj mogłabym pokombinować na Twoim miejscu może z metodami MO albo OM, bo być może po prostu całe OMO jest za ciężkie, co się naprawdę dosyć często zdarza przy falach, więc po prostu musisz próbować i wyeliminować być może jeden z tych błędów. No ja nawet nagrywałam ostatni odcinek z Pauliną, która ma cienkie włosy i wyszło na to, że ona nie stosuje całego OMO, bo to było zbyt obciążające, więc coś w tym może być faktycznie. No pewnie, musicie próbować i pamiętajcie, że to OMO dziewczyny mocno kręcone, typu Magda, tak? One nagrywają taki porządny włosing, głęboki, jednak wy nie macie takiej porowatości, nie macie takiego skrętu, więc nakładajcie wszystkiego mniej niż Magda, być może opuszczajcie któryś z etapów, bo naprawdę wasze włosy potrzebują mniej niż takie... niż taka szopa. Dobra, i teraz chciałabym trochę pogadać o rozczesywaniu fal. Bo u nas przykręcono włosy, to jest tak, że rozczesujemy je na mokro, tylko rozczesujemy na odżywce zazwyczaj, bo tak jest najłatwiej. A jak to jest w przypadku fal? Myślę, że w przypadku fal jest podobnie. Ja swoje fale również rozczesuję na mokro, na odżywkę. Fale rozczesane właśnie na sucho, większość z nich traci swój skręt, bardziej się tam puszy, więc to już po prostu też zależy od Was znowu, jak zawsze. Chociaż wiem, że są też fale, które na drugi czy trzeci dzień po myciu rozczesują te włosy, bo nie da się ich reanimować, a po rozczesaniu one są w miarę proste i ładnie się prezentują, dlatego to też właśnie znowu kwestia indywidualna. Jeżeli chodzi też o moje rozczesywanie, to ja czasami rozczesuję włosy przed olejowaniem, bo one nie mają mocnego skrętu, ta szczotka przez nie przechodzi gładko, ale na przykład gdybym miała jakieś naprawdę mocne loki typu właśnie Magda, no to ciężko byłoby je rozczesywać, zresztą no pamiętacie jej filmik, że to wtedy się nie poleca, dlatego zobaczcie, czy po prostu na sucho przed olejowaniem ta szczotka idzie gładko, czy jednak wyrywacie i ciągniecie te włosy. Myślę, że o to głównie chodzi w tym, czy rozczesujemy, czy nie. I też, czy chcecie mieć definicję, czy nie, bo jeżeli jeżeli rozczeszecie je po myciu, to one po prostu mogą być bardziej spuszone i mniej zdefiniowane, ale z drugiej strony wtedy macie też większą objętość, więc wiecie, są delikatniejsze, ale jeżeli macie przykręt, to zyskujecie na objętości. Właśnie, wszystko trzeba testować tak naprawdę. Tak, no bo w sumie świadoma pielęgnacja polega na tym, że robicie tak, jak Wy chcecie i takimi efektami. Wiecie, że coś Wam dodaje objętości, no to robicie, że coś Wam wygładza skręt, no to robicie i sobie tak tym po prostu... Tasujecie, żonglujecie. Dobra, to jeszcze w kwestii rozczesywania fal. Czym byś polecała je rozczesywać? Masz jakieś takie ulubione produkty? Tak, mam nawet przy sobie. Specjalnie przyniosłam do Magdy z Islandii. Moje rączki. Jak ja bym chciała móc rozczesywać moimi palcami, to było coś pięknego. Chociaż przyznam też, że ostatnio czasami z lenistwa robię to Denmanem. Jednak wiem, że on by się nie nadał do włosów mocno plączących się. U mnie to raczej gładko idzie. No i myślę też, że właśnie standardowo można takim paddle brushem. Wiem, że Agnieszka to tak robi. No. Włosy falowane raczej nie są mocno splątane, więc myślę, że spokojnie można nim przejechać. Ale jeżeli Wam się bardziej znowu plątają, no to tak jak kręcono włosy w takich standardowych, czyli ten grzebień z szeroko rozstawionymi ząbkami i czelem. No super. Czyli jest dużo do wyboru tak naprawdę. Ja wszystko podlinkuję na dole, to będziecie mogli sobie sprawdzić potem. Dobra. No i kolejny punkt w naszej drodze do pięknych fal, to jest stylizacja fal. I miałam tyle od Was pytań, jeśli chodzi o całą stylizację, co robić, czego nie robić, że postanowiłyśmy nagrać o tym osobny film. Więc tutaj dam do niego odnośnik. Możliwe, że on się pojawi po tym filmie, ale to no wszystko zobaczymy. Więc tak naprawdę myślę, że po prostu stylizację pominiemy. I przejdziemy do dalszych punktów. Tak jest. I teraz kolejny punkt to równowaga pech. Ja wiem, że to jest
temat rzeka, że u każdego to jest totalnie indywidualna sprawa, ale jednak przy kręconych włosach jestem w stanie powiedzieć, co mogą lubić, a co nie i jak często, a jak nie, a przy falach nie bardzo. I czy mogłabyś to jakoś nakreślić mniej więcej, jak to wygląda? Czy fale lubią proteiny, czy nie lubią, czy lubią emolienty, czy też nie bardzo, jak to jest z humektantami? Czy to jest też indywidualna sprawa? Oczywiście wiadomo, wszystko to jest indywidualna sprawa z równowagą pH, ale jednak te proteiny i emolienty, tak raczej można mniej więcej powiedzieć, o co chodzi, nie? Przy tym temacie. Tak, ja myślę, że prym w większości fal, przynajmniej osoby tak czasami mnie się pytają o jakieś rady i tak naprawdę w większości tylko mogę im poradzić, dawaj proteiny, więcej, a ta osoba, no ale ja już daję proteiny i mówimy, że na przykład trzyma jedną odżywkę codziennie przez 2 minuty, ja mówię, więcej protein, kup sobie hydrolizowaną keratynę i dowal 10 kropel i wtedy zobaczysz efekty. No i rzeczywiście te osoby potem do mnie piszą, o rzeczywiście miałam za mało protein i oczywiście też nie mówię, że wszystkie fale, ale no naprawdę sporo jakby z Was falowanych zdecydowanie za mało daje protein. Ja naprawdę niemal codziennie kładę proteiny, znaczy nie codziennie, ale co mycia. Daję też do stylizacji i no rzadko, naprawdę rzadko mi się zdarza przeproteinować włosy. Czasami tak dla bezpieczeństwa robię sobie mycia czysto emolientowe, żeby takie zresetować te włosy, ale myślę, że nawet gdybym nie robiła tych takich resetów, to i tak mogłabym dawać te proteiny i dawać. Ekstra. Zazdroszczę. Kolejną taką jakby w tej piramidzie żywności fal dałabym humektanty, chociaż w połączeniu z emolientami i to też zależy, czy macie cienkie fale, czy właśnie takie, czy takie grubsze. Na przykład no ja mam raczej takie, nie mam cienkich fal, nie mam pewnych problemów, z którymi do mnie piszecie. I u mnie na drugim miejscu są emolienty i dopiero na trzecim humektanty. Jednak wiem, że wiele falowanych jest przyklapłych i ja bym tutaj proteiny, humektanty na drugim miejscu emolienty dawała. Znaczy, no, na trzecim. No tak, jeszcze chyba umiem liczyć. No. Nie, no fajnie taki podział. No to może na pewno pomóc. A czy jesteś w stanie podać mi swój ulubiony kosmetyk proteinowy, humektantowy i emolientowy? Tak, myślę, że postaram się wymienić po jednej z tych rzeczy. Proteinowa to na pewno wygrywa barwa jajeczna i ona jest o tyle fajna, że pasuje do niemal każdej porowatości i jest tania, więc myślę, że warto przetestować. Jeżeli chodzi o emolientowy specyfik, no to wymieniłabym babuszkę agafię drożdżową. Wiem, że przez jednych ona jest trochę uważana za proteiny, ale na moich włosach... W sumie nie wiadomo, o co z nią chodzi tak do końca. No, w sumie nawet nie wiadomo, co jest w środku, ale naprawdę mi służy i moje włosy ją odczuwają jako właśnie emolientową. Jeśli chodzi o maskę humektantową, nie lubię takich typowo humektantowych, ale mi się tutaj sprawdzają te hair foody, na przykład hair food aloe, hair food macadamia w sumie. A banana? Banana lubię najmniej, on mnie strasznie puszy. Ja najbardziej! Tak, no. To jest swój ulubieniec, ale ja się strzegę po prostu, w ogóle mi nie potrzeba. A to też fajna wskazówka, no. Też, jak jest jakaś falowana, to... To może banan akurat jest nie za dobry. Dobra. No i przejdźmy do kolejnej czynności, jaką jest olejowanie. I powiedz mi proszę, jaki sposób olejowania lubisz? Czy na sucho, czy na podkładzie? Czy często olejujesz? Jak to wygląda? Moim ulubionym sposobem olejowania jest olejowanie na spryskane wodą włosy. Okej. Dziękuję, do widzenia. Aha, czyli... Ale potem dajesz podczepek i ręcznik, czy po prostu zostawiasz takie? Nie daję, ale no to właśnie też się zmieniło w czasie, bo kiedy zaczynałam moją włosową przygodę, miałam włosy wysoko porowate i wtedy rzeczywiście podkładzik. Z czasem to się zmieniło i obecnie... No. Boże, dobra. Obecnie zwilżam włosy wodą, nakładam olej i tak sobie w nim chodzę, albo czasami nawet na sucho, chodzę w nich 24 na dobę, wiecie, wiążę w koczka, idę do pracy i kolejnego dnia je myję standardowym myciem i tak to robię. Ale to mówię, to też zobaczcie, jaki tam sposób Wam bardziej pasuje, jednak fale no są głównie średnio nisko porowate i jakby mają już nawilżenie w środku, te łuski są domknięte, więc często nakładając ten podkład nawilżający możecie doprowadzić do przenawilżenia, jednak wysoko porowate włosy typu Magdy, to olejowanie na podkład się bardziej na nich sprawdza. Okej. Okay. I takie luźniejsze olejowanie to jest, nie musisz aż tak cisnąć tyle w te włosy, nie? Nie musisz tyle nakładać, No i nie muszę tego czepka, po prostu
olejuję, coś tam sobie robię, oglądam serial i zmywam. I tu się kolejny raz potwierdza, że te fale aż tak dużo nie potrzebują, jak kręcone włosy tak naprawdę. Mm-hmm. To na pewno. Chociaż też właśnie z drugiej strony czasami obserwowałam włosy mocno rozjaśniane, suche. Mm-hmm. I rzeczywiście na początku swojej drogi one miały tak bardziej właśnie w stronę loków. Mm-hmm. Potem te włosy dzięki pielęgnacji doszły do ich naturalnej porowatości, czyli średnio niskiej. No i już sytuacja się zmieniła właśnie na taką, którą dzisiaj Wam opowiadam. Super. A jakie oleje byś poleciła na początek? Są takie? Też zależy od porowatości, ja wiem. Ale może takie, jakieś takie... Ja myślę, uniwersalne? Że, tak, ja myślę, że na początku można spróbować po prostu to, co macie w kuchni, czyli olej słonecznikowy, oliwa z oliwek. No, klasyk. Tak, nic innego bym jakoś tak się nie wyłamywała, jeżeli chodzi o różnicę między polecanymi olejami na początek dla loków czy dla fal. Po prostu to, co macie w kuchni, korzystajcie. Zresztą mam filmik o olejowaniu, więc Magda, tutaj podlinkujesz. To tu wszystko podlinkujemy, spokojnie, wszystko będzie. No tak, myślę, że w tym Twoim filmie o olejowaniu już wszystko totalnie znajdziecie, to są tylko takie podstawowe pytania. A jeszcze chciałam Cię zapytać o Twój ulubiony olej, albo oleje. Właśnie co do olejowania, to ja pamiętam, że jakieś pół roku temu miałam takie załamanie, bo chyba mi się porowatość zmieniła. Do tamtej pory bardzo mi się sprawdzał olej lniany, jednak z czasem właśnie zaczął mnie obciążać, włosy były jakieś takie spuszone, brzydkie. Już po prostu, wiecie, chciałam płakać, bo nic mi nie służy. I wpadłam do sklepu Anwen i tam znalazłam olej pracaksi, olej z nasion baobabu i olej... Jezu, zapomniałam nazwę. A dobra, to dam w opisie, najwyżej jak się przypomnę. No i jeszcze jakiś tam olej, ale to właśnie napiszemy w opisie i po prostu to się zmieniło. Zobaczyłam, że te włosy piją ten olej i w końcu jest jakby dobrze. I no to też może ważna taka wskazówka, żebyście pamiętali, że jak nagle włosy zaczną być przeciążone, to być może po prostu pora na zmianę oleju albo jego ilości, albo częstotliwości, bo na początku ja też olejowałam co mycie, bo moje włosy tego potrzebowały. Teraz robię to może raz na tydzień. No fajnie. Ekstra. Fajnie. A jak to jest z zabezpieczeniem fal nocą? Bo miałam bardzo, bardzo dużo pytań od dziewczyn, które mówiły, że niestety, ale te fale znikają po nocy i co mają zrobić, żeby tak się nie działo? Z falami właśnie jest taka kwestia, że one mają mniejszy skręt, on się krócej trzyma niż loków niestety i często na drugi dzień już musicie po prostu reanimować włosy. Ale jeżeli chcecie się postarać, żeby te fale dłużej troszkę trwały, dla mnie takim najlepszym sposobem jest spanie w satynowym czepku. Jeżeli myjecie włosy wieczorem, to fajnie jest spać w słucharkach, bo wtedy ich nie rozgniatacie i jakby one zaczynają swoje życie, powiedzmy, rano. Rano, tak, tak. Właśnie, no. I jest to już to nocne przedłużenie. Ten czepek chroni te słucharki przed rozwaleniem, rano po prostu sobie ładnie tym czepkiem odgniatacie i macie jakby na nowo falę. Kolejnym takim u mnie sposobem, który się właśnie niedawno sprawdził, było używanie spinki puffcuff. Nie wiem jak Wy, ale moje fale, jak na przykład używam normalnej gumki i wiecie, tam przeplatam te włosy przez tę gumkę, to fale od razu praktycznie są odgniecione, brzydkie, spuszone. U mnie puffcuff też jest super, jako do zrobienia ananasa na noc, jest świetny. I tutaj właśnie bardzo polecam, bo on Wam chwyci te włosy i nie musicie, żeby włosy uwolnić z tego upięcia, nie musicie ich znowu przeplatać przez tę gumkę, tylko po prostu odpinacie i fale są w miejscu i możecie sobie je właśnie na satynową poduszkę, poszewkę przerzucić gdzieś tam dalej. To jakby są takie dwa moje ulubione sposoby. Fajnie, fajnie, bo są sprawdzone, no. No i ostatnia rzecz na dzisiaj to jest reanimacja fal. I czy w ogóle stosujesz reanimację? Czy masz jakiś ulubiony sposób? Jak to wygląda? Ja jestem raczej leniwą bułą i po prostu jak mam już te włosy takie brzydkie, przynajmniej według mnie, to związuję je w koka, w gumkę czy w warkoczyka i mi to nie przeszkadza. Ale jeżeli chcę je reanimować, to robię to najprostszym możliwym sposobem, czyli mam wodę w atomizerze, pryskam sobie włosy tą wodą i ten żel, który był na nich wcześniej, jakby odżywa. Robią mi się słucharki, jakby na nowo. Czasami zostawiam do samodzielnego wysuszenia, czasami podsuszam dyfuzorem i jakby jest na nowo takie redefinicja tego skrętu. Znowu pojawiają się słucharki, odgniatam i te fale są na nowo ułożone. No, w sumie tak w skrócie, taki najprostszy motyw na reanimację. Czyli żadnego żelu już nie wgniatasz podczas reanimacji? Dużo też zależy, czy wgniatam, czy nie, od tego, czym stylizowałam dnia poprzedniego. Tak, no. Bo na przykład stylizowałam czymś mocno proteinowym i wiem, że to z czasem puszy, ta objętość włosów rośnie, na rzecz oczywiście malenia definicji.
i wtedy na przykład do tego atomizera dolewam sobie czegoś emolientowego, załóżmy Cantu aktywator, i wtedy pryskam i jakby on równoważy tę proteinowość. Tak. I znowu na odwrót, jeżeli dałam coś ciężkiego, to na przykład sobie coś proteinowego dam do tego spryskiwacza tak, to mi nie dociąża ich, więc to też jakby trzeba sobie to zobaczyć i potestować i zobaczyć, co, czym poprzednio stylizowaliście. I zawsze jest to stylizator, czy na przykład dolewasz sobie tam jakieś odżywki emolientowe, czy to zawsze jest jakiś żel, czy... No nie, właśnie tam, tak jak powiedziałaś, czasami odżywka emolientowa właśnie, żeby złagodzić ten wcześniejszy proteinowy stylizator i właśnie na odwrót czasami coś proteinowego i to są odżywki, kremy, co mi tam po prostu wyobraźnia, jak nie poniesie. Tak. Ale super, fajnie. Fajnie. Tak potem fajnie. Nie, no łatwiejsze życie macie z tymi falami, wydaje mi się, nie? Właśnie, z mojej perspektywy tak to nie wygląda. Aha, no. Bo... Nie jestem w twojej skórze. Ale nie? Właśnie teraz, to... O, może to też fajny pomysł, żebym się wypowiedziała, bo ty masz zawsze loki. Masz loki na trzeci, czwarty. Wiadomo, może troszkę bardziej spuszone, tak. Ale masz loki. A ja powiedzmy na drugi dzień mam spuszone, proste siano. I zaletą właśnie, wspomniałeś na początku, zaletą fal jest to, że mogą być i proste, i kręcone. Jednak ja bym wolała na przykład być cały czas kręcona albo cały czas prosta. I zawsze masz proste, umyjesz włosy, masz je proste. W twoim wypadku umyjesz włosy, masz je kręcone. A ja jak umyję włosy bez żadnej stylizacji w tę czy w tę, to to jest kupa po prostu. I to jest na pewno duży, dla mnie przynajmniej, minus fal. Bo na przykład ty chcesz mieć proste włosy, to wyprostujesz je raz na ruski rok, ale jednak one są wtedy proste. I może więcej musisz poświęcić czasu, żeby je wyprostować niż ja, ale to tak naprawdę robimy od święta, a ja muszę codziennie je stylizować jakoś, rozumiesz, wiesz, o co mi chodzi? No rozumiem, bo niektóre fale tak mają, że jednak jak zostawiają włosy bez żadnego stylizatora, to łatwiej jest im mieć proste te włosy, a u ciebie jednak one są bardziej tak powyginane. Tak, to prawda. I no to też zależy od typu fali, bo się wydaje, że wszystkie fale można włożyć do jednego worka, ale one się bardzo między sobą różnią. Są właśnie tak jak mówiłyśmy, to jest skłonne bardzo do obciążenia, są tak jak moje, które mogą sobie na wiele pozwolić i no różnie z tym bywa. Fajnie. Dobra, słuchajcie, jak widzicie, to naprawdę były takie totalne podstawy, podstawowe pytania. Jeśli jeszcze coś chcecie się dowiedzieć, to myślę, że Maria będzie w komentarzach, ale oprócz tego wpadajcie na jej kanał, na bloga i też na Instagrama, bo ty chyba wszystkie stylizatory świata przetestowałaś na swojej głowie. No, także naprawdę zapraszam, bo warto. Ja też ci dziękuję, że wystąpiłaś w tym odcinku. Bardzo dziękuję za zaproszenie, było miło i zabawnie. No i też po tym odcinku pewnie opublikuję odcinek ze stylizacją fal, bo tam już mamy też sporo do powiedzenia, więc wyczekujcie. No i co? To by było na tyle. Trzymajcie się. Pa, pa!